Przegnać takie stado to ciężka praca. Wspaniała woda. Przez tydzień będziemy zmywać ten pył. Joe, dawno się nie kąpałeś. Kim jesteś? Nieważne. Wynoście się z mojej ziemi. O czym pan mówi? A co, jesteście głusi? Nie jesteśmy. Za to ty za długo byłeś na słońcu. Coś się panu pomyliło. Nie ruszać się. Pomyśl, co robisz, człowieku. Znam swoje prawa. Intruzów można zabić. To Ponderosa. Kupiłem tę ziemię i nie oddam jej nikomu. Co? Bonanza. Występują Nie chcę nikogo zabijać. Nie zmuszajcie mnie do tego. To twoja ziemia? Zapłaciłem $25. Mam akt własności. Poświadczam sprzedaż ziemi od północnego brzegu jeziora Tahoe do Sun Mountain za $25. Henry Comstock. Henry Comstock. Nie tylko pana nabrał nasz przyjaciel Henry Comstock. Nie znał go pan zbyt dobrze. Mam akt własności. Ten oszust sprzedałby nawet ziemię w Nevadzie. Już to robił. Pamiętasz, jak go poznaliśmy, Joe? Jechał na starym mule. W czarnym kapeluszu wyglądał jak kaznodzieja. Wiesz, ilu ludzi tu wisiało? 28. Chcemy dociągnąć do 30. No już. Po co ten pośpiech? Mogę zamienić ostatnie słowo z przyjacielem? Nie masz tu przyjaciół. Panie, jestem gotów, ale nie wybaczyłbyś mi, gdybym im nie powiedział, co się dzieje w okolicy. O czym ty gadasz? To ziemia bogaczy, nie wisielców. Wiecie coś o tym? Za długo byliście w górach. Teraz nie wolno wieszać w obrębie miasta. Gdzie się kończy miasto? W górach Sierra Nevada. To 100 mil stąd. Miasto się rozrosło. Panie, oni nic nie wiedzą. Zwłaszcza o tym, że egzekucje nie są tu mile widziane. Ciebie trzeba powiesić, ale dobrze, zrobimy to w górach. Dzięki. Bo ty, Henry Comstock, jesteś największym, najcwańszym złodziejem ziemi w całej Kalifornii. Ha!
4 godziny ścinaliśmy to drzewo. To długo? Ono rosło 400 lat. Było tu zanim Kolumb wypłynął z Hiszpanii, żeby odkryć Amerykę. W tym lesie są drzewa z czasów, kiedy Chrystus łowił ryby w Galilei. Nie ścinaj, jeśli nie zasadzisz. Tak. Odbieramy skarby tej ziemi, ale dajemy jej coś w zamian. Za 100 lat to drzewo będzie sięgać chmur. Do dzieła, Adamie. Nasza mała ponderosa za kilkaset lat będzie wielka. A ludzie, którzy tu przyjdą, będą nam wdzięczni. Z tego drewna powstaną całe miasta. Ludzie będą przemierzać bezkresne obszary. Adam znów buduje swoją jankeską flotę. Za mało tu wody. Myślisz, że po prostu spuści ją na wodę? Jesteście ciemniaki. Moja flota będzie się przemieszczać po lądzie. Pamiętam, jak przemierzyłem 600 mil, kiedy tato wysłał mnie do Salt Lake City. Chciałbyś tam dotrzeć w 3 dni? Musiałbym mieć skrzydła. Może w 2. Albo w 1 dzień. Mówisz o kolei? Tak, tato. Miło jest marzyć. Ale wiesz, jak się buduje kolej? Trzeba położyć tory biegnące przez góry, rzeki. A tory to szyny na podkładach. Ściąłbyś te majestatyczne drzewa na podkłady? Tak. Ale zasadziłbym nowe. Ktoś ma strzelbę. Od strony Kalifornii. Ktoś wszedł na teren Ponderosy. Dorothy, jak się nie pospieszysz, ujrzysz wisielca. Chce nam uciec na tym starym mule? Gonią jakiegoś biedaka na mule? Może i mają powód, żeby go ścigać. Ale nie będę się zdawał na los. Pomożemy losowi. Odmienimy go trochę. Żeby nie zdenerwowali pajutów. Kiedy ostatnio ktoś ich rozjątrzył, 3 rodziny osadników przypłaciły to życiem. Jedźmy na spotkanie z losem. Adamie, daleko są? Niecałą milę stąd. Też tak myślę. Masz strzelbę na bizony, ale nie trafisz w cel odległy o milę. Patrz na jego kapelusz. Co to było? Dorothy? Czy strzał naprawdę dobiegł stamtąd? Daj mi tę pukawkę. Widziałeś, tato?
Comstock nie ma strzelby. Co jeszcze powiesz o celu odległym o mile? Spróbujesz? Chyba muszę. Chcesz? Przecież należę do tej rodziny. Niezła ta stara strzelba. Całkiem dobry strzał. Każdy chłopiec z Nowego Orleanu uczy się tego od kołyski. Spróbuj, tato. Skoro muszę... Patrzcie, gówniarze. Nie możesz chybić. Daj mi strzelbę. Dobry strzał. Jedźmy stąd, Hek. To nie ludzie, to diabły. Skąd oni strzelają? Ważne, jak strzelają. Nieźle, ale to ludzie, nie diabły. Dzięki, że łaskawie spojrzałeś na nieszczęsnego grzesznika. Dzięki ci, panie. Nie będę już kłamać, kraść, wyłudzać aktów własności. Jeśli to zrobię, możesz spuścić na mnie piorun. Strike me dead if I do, Lord. You strike me dead. Nie podoba mi się tu. Wracajmy do Kalifornii. Mieliśmy tylko załatwić tego Comstocka. Mieliśmy go powiesić. Obiecałem sobie, że zawiśnie i dotrzymam słowa. Przepłoszyliśmy ich. Może tak, może nie. Prawdziwy popis, przyjaciele. Takich wybornych strzelców nie widziałem od czasów szanownego Quincy'ego Strongharta. Jakby to było wczoraj. Mój kumpel Quincy wychowywał się niedaleko mnie nad zdradliwymi wodami jeziora Nipishama. Że co? Czym zasłużyłeś na to polowanie? Pewnie robił maklojki w Kalifornii. Nie mów o tym przeklętym miejscu. Ja, Henry Comstock, który przemierzyłem cały świat, żeglowałem po 7 oceanach, nie chcę słyszeć tej paskudnej nazwy. Jak żyję? Dlaczego uciekałeś? Ja? Uciekałem z Kalifornii? Przegnali cię. Ilu poszukiwaczy złota okpiłeś? Słyszałeś? Nie ty. Boże, spuść na mnie piorun. Jeśli ja, Henry Comstock, choćby pomyślałem o tym, żeby ukraść coś poszukiwaczom złota. Jeszcze nie teraz. Mam czasem lepkie palce, ale nie jestem gotowy na zemstę ognia piekielnego. Jeszcze nie. Zemsta ognia piekielnego, słyszałeś? Jeśli ktoś ma się nawrócić, niech to robi szybko. Zanim nadejdzie twój kres, może zjesz swój ostatni posiłek na tym padole? Przed ostatnią podróżą? Wspomniałeś coś o jedzeniu? Kiedy kolacja? You too, Dorothy. Dorothy, food, come. Gentlemen. Biesiadowałem przy królewskich stołach. Jadałem z milionerami, ale ta uczta nie równa się z tamtymi. To zasługa Hopsinga. Spotkał pan kiedyś takiego kucharza? Szlachetny potomku Konfucjusza, posiadłeś zdolności kulinarne, którym nie dorówna nikt na tej ziemi. Żeberka niedobre? Bardzo dobre. Przyniosę więcej. Świetny pomysł. Słyszał pan o moim przyjacielu, kapitanie Johnie Sutterze? Z Sacramento Valley?
Jest inny kapitan John Sutter? Nieszczęśnik przysparza nam tyle smutku. Pogorszyło mu się? Umiera. A jego umysł... Młodzieńcze, podaj kukurydzę. Nadal jest pan głodny? Taką słodką kukurydzę jadłem w dzieciństwie nad jeziorem Simihuchi. Nie Nipishama? Z drugiej strony była Nipishama. Tam jest dużo jezior. Gdzie? Byliście w obcych krajach? Nigdy nie wyjeżdżaliśmy za granicę. Szkoda. Nic nie wiecie o cudownej krainie mojego dzieciństwa, Kanadzie. Nepaczki Skauchiwachi, czy jak tam są w Kanadzie? Z drugiej strony gór Frangitang. Co z kapitanem Sutterem? Biedak. Serce się kraje. Nie poznałby go pan. Tak z nim źle? Jeszcze jedną, malutką. Później. Aż nadto się najedliśmy. Hopsing? Smakowała kolacja? Bardzo. Bardzo dziękuję. Napilibyśmy się kawy. Tak, panie Cartwright? Brandy? Z wielką przyjemnością. Ładny dom. Przypomina mi się, jak byłem u królowej Wiktorii w pałacu Buckingham. Skrzyknę ludzi, żeby przywieźć ścięte drzewa. Dobrze, potrzebujesz kogoś do pomocy? Szuka pan pracy? Płacimy dolara dziennie. Za co? Za ścinanie i transport drzew. Praca na powietrzu od świtu do zmierzchu. Od świtu? To nie jest zajęcie dla mnie. A czym się pan zajmuje? Jestem kupcem. Kupcem? Kupuję, sprzedaję, robię różne rzeczy. Na zdrowie. Czy był pan też poszukiwaczem złota? Nie lubicie poszukiwaczy złota? Ja i John Sutter pierwsi obsiewaliśmy Dolinę Sacramento. Zakładaliśmy winorośle na stokach. Sadziliśmy drzewa owocowe. Wie pan, co ta szarańcza poszukująca złota zrobiła z tą ziemią? Stratowała winorośl, pościnała sady, stratowała pszenicę. Nie dziw, że John Sutter siedzi teraz na ganku, patrzy w dal i nikogo nie poznaje. Wie pan, co mu jest. Wiem o nim wszystko. Dlatego przyjechałem z synami do Ponderosy i poprzysiągłem, że te połacie ziemi, tysiące szlachetnych drzew nigdy nie staną się łupem tych niszczycieli. Jeśli zobaczę, że ktoś szuka złota na mojej ziemi, zastrzelę go bez ostrzeżenia. Chyba nie sądzi pan, że w zachodnim Utah jest złoto. Powtarzamy tym, którzy kopią w Washoe, że tracą tylko czas na wydłubywanie takich drobinek. Ale nie słuchają. Poszukiwacze złota to idioci. Znaleźli złoto? Tyle, co kot napłakał. Za to, co znajdą przez cały dzień, mogą sobie kupić butelkę whisky. Zrobiłby pan świetny interes, sprzedając whisky w Washoe. Tak się nazywa to miejsce? Tak. Jest 20 mil na wschód od Ponderosy. Dokąd się pan wybiera? Dzięki za pyszną kolację. Obowiązki mnie wzywają. Jakie obowiązki? Handel z poszukiwaczami złota w Washoe. Żegnam. Głupiec żądny złota. Tato, pojadę za nim. Ci z Kalifornii mogą nadal na niego polować. Myślałem, że troszczysz się tylko o zwierzęta na czterech nogach. On trochę przypomina szakala. Mogę też jechać? W soboty urządzają tam tańce.
Są tam jakieś kobiety? Trzy, cztery praczki. Wielkie jak jałówki, ale umieją tańczyć. Zachodnie Juta się cywilizuje. Hoss, pilnuj tego głupca. Joe, idź na tańce. A ty, Adamie? Jedź z nami. Mam robotę. Ale może zajrzę, zobaczę te duże kobiety. Zarezerwuję jedną dla ciebie. Największą. Nie wątpię. Zdziwi się, jak zobaczy drobną dziewczynę. Nie ma takich w okolicy. Jest jedna. Jedna. Jego mama nie była w połowie zającem? Była stuprocentową kobietą. Tak samo jak mama Adama i twoja. Dały mi synów. Bogacz, biedak, żebrak, złodziej. Kim on jest? Każdym po trochu. Ci z Kalifornii nadal go gonią? Nie wiem. Ale jeśli tak, będzie potrzebował pomocy. Może. Mam przeczucie, że on zawsze spada na cztery łapy. Masz. Smacznego. Pan Bóg czuwa nad dziećmi i głupcami. Na wypadek, gdyby Pan Bóg na chwilę spuścił go z oka, pojadę za nim. Spotkamy się na tańcach. Nie wypij całej whisky. Nie będę miał czasu na picie. Nie jedź przez ziemię pajutów. Nie można ich drażnić. Niby po co miałbym się zadawać z pajutami? Potłukł się pan? Ależ skąd? My, Comstockowie, jesteśmy ze stali.
Mój dziadek miał 95 lat, żuł żelazne sztaby i wypluwał gwoździe. Myślałem, że coś pan sobie naderwał. Chłopcze, zerwałem tylko jedno. Związki z przeszłością. Od dawna oni tu są? Od paru lat. Przechodzą z jednej strony góry na drugą. Walczą z niebieskim paskudstwem. Co to takiego? Nie wiadomo, ale przez to trudniej jest dostać się do złota. Do złota. To słowo brzmi jak muzyka. Od dziś będę eksploatował złoża Comstocka. Co to jest? Wszystko, co jest w zasięgu wzroku. Przecież dopiero pan tu przyjechał. Człowiek jest omylny. Ja się czuję tak, jakbym tu był od urodzenia. Witam panów serdecznie, jestem Henry Comstock. Czy panowie chcą wykupić ten kawałek ziemi? Co to za pytanie? Proste. To moja posiadłość. Jeśli nie chcecie wykupić działki, proszę opuścić ten teren. Dopiero pan tu przyjechał. Prawo jest prawem. Jeśli ktoś nie wykupił działki, jest tu intruzem. Zaraz. Kupiliśmy ją miesiąc temu od Dutcha Pita. To jakieś oszustwo. Jeśli nie zgłosiliście tego w sądzie, Dutch Pete jest tak samo dobry jak sąd. Niech pan oddaje sito. Niebieskie paskudstwo, przez cały dzień tylko to wyłazi. Przyda ci się towarzystwo, przyjacielu? Skąd się tu wziąłeś? To ja zadaję pytania. Jak duża jest ta działka? Stąd do szczytu góry. Jest tyle warta, co... Nawet tego nie mów. Spory teren. Dużo złota znaleźliście? Złota? Tu jest tylko to niebieskie paskudstwo. Chciałbyś mieć wspólnika? Do czego? Do działki, przyjacielu. Aż do szczytu góry. Zapłacę 17 dolarów. To niebieskie świństwo nie jest warte nawet centa. To moje ostatnie słowo. Dobrze. Masz połowę terenu. Chłopaki nie uwierzą. Wspólniku, powiesz im jeszcze coś. O ustalonej godzinie przyjdziesz i... Słuchasz mnie? Odważny jesteś. Sam przyjechałeś do Paiutów. Wodzu, znasz mojego ojca, Bena Cartwrighta. Znam. Znasz mnie i moich braci, Hossa i Adama. Dałeś ojcu strzelbę w zamian za źrebaka. Mieszkasz w górach. Po co tu przyjechałeś? Przywiozłem prezent. Ładny kolor, nie? To dla mnie? Dla twojej córki. Znasz Saratucci? Widziałem ją nad rzeką, jak się kąpała. Byłem daleko, ona była wśród wielu kobiet. Kobiety były... grube? Nie patrzyłem na inne.
Kupiłem tę tkaninę od handlarza z Sacramento. To prawdziwy jedwab. Nie trwała, niedobra. To na sukienkę, nie na końską derkę. Saratucci? Wyglądasz jak prawdziwa księżniczka. Prawda, wodzu? Smaczne mięso. Z czego to? Z grzechotnika. Dobre. Jest, mamy dużo. Nie mam wielkiego apetytu. Pokażesz mi konia, którego chcesz mi sprzedać? Pójdę po konia, a ty jedz. Dobre. Oczywiście. Dziękuję, jestem najedzony. Umiesz uszyć z tego sukienkę? Sukienkę. Rozumiesz, na mnie nie za dobrze wygląda. Ty przymiesz. Ładnie ci, księżniczko. W osiedlu Washoe są dziś tańce. Tańce. Nie rozumiesz? Lubisz tańczyć? Ja też. Nie mów wodzowi. Chyba by mnie oskalpował. Spotkamy się na łące, przy rzece, za wodospadem. I pójdziemy na tańce. To się nazywa koń. A niech mnie, to jest prawdziwa kobieta. Zobacz, kogo przyprowadził mały Joe. Przynieś mi... Nieważne. Młodzieńcze, pochodzę z Virginii. Wszyscy o tym wiedzą. Ty, pijana hieno, nawet nie wiesz, gdzie leży Virginia. Najpiękniejszy z 35 stanów. Moja ojczysta ziemia. Tam się urodziłem. I od razu zacząłeś chlać bimber z kukurydzy. Jesteś z Virginii. Najpiękniejszej na świecie. Nie widziałeś zachodu słońca nad jeziorem Tamahonka? Skąd wziąłeś tę dziewczynę? Śliczna. To księżniczka Sera. Panowie? I... Panie? Przedstawiam księżniczkę Saratucci, zdrobniale księżniczkę Sarę, córkę wodza Winnemucca, z przyjaznego plemienia Pajutów. Byłeś na tyle nierozważny, żeby wywieźć dziewczynę z wioski Pajutów? Zamówiłem drinka. Co za głupi chłopak. Podaj mi... Nieważne.
Miałeś nie drażnić pajutów. Twoje rozdrażnianie pajutów i moje to dwie zupełnie różne rzeczy. Zatańczymy, księżniczko? Dobierzcie się w pary. Oto taniec z Virginii. Widzisz? Gruba i brzydka. To prawda, ślicznotka. Chociaż ja wolę szersze w ramionach i w pasie. Chce pan zatańczyć? Zatańczyć? Miałem kontuzję nogi podczas wojny, ale ze mną. To co innego. Brawo, Hoss. Dam ci Jenny i 5 uncji złotego piasku. Zamieniamy partnerki? Księżniczko, jesteś piękna. Naprawdę. Ktoś ci to mówił? Jesteś taka piękna. Wywiozłeś Sarah Tucci. Zaprosiłem ją na tańce. To się nazywa taniec? Trochę mnie poniosło. To piękna dziewczyna. Pochodzi z plemienia pajutów. Wyjdzie za niego. Najlepsze życzenia. Dawno nie byłem na weselu. Miałem wujka Jonasza, nie tego od wieloryba, próżniaka jakich mało. Ożenił się 7 razy. Panie Comstock, za dużo pan gada. Nie pocałowałem jeszcze panny młodej. Moi synowie nie szukają zwady z pajutami. Ten jest młody i głupi. Poniesie karę, jeśli zrobił coś złego, ale ukarze go ja, nikt inny. To twój syn. Tak, wodzu. A to twoja córka. Zabierz ją do domu. Braciszku, stale pakujesz się w kłopoty, bo wiesz, że ktoś cię z nich wyciągnie. Bracie, wiedziałem, że zjawisz się w porę, żeby cię zabrać do domu. Tato, Adam jeszcze nie tańczył. Gdzie ta gruba dziewucha? Ty, chudedlawy, stary grzechotniku, ja stawiam pani drinka. Jak będę się chciał wykąpać, przyjdę na rozmowę z tobą. Nalej pani. To trucizna. Nalej pani najlepszej whisky, takiej, którą piją w Virginii. Przemierzyłem cały świat, żeglowałem po 7 oceanach. Whisky z Virginii wyżera z kunksą flaki. Pijesz jak dama.
Jest potężna, ale umie tańczyć. Jest sobotni wieczór. Muzyka! Znalazłem żyłę złota. Złoto. Jestem bogaty. Bogaty. Gdzie jest to złoto? To wielka żyła, długa na 15 metrów. Czyste złoto. Znalazł złoto. Gdzie? Jak to gdzie? W kanionie, na szczycie góry. Słuchajcie. Gadaj szybko. Nie chcę wam psuć zabawy, ale ta żyła złota jest na mojej ziemi. Mojej. Odkąd to twoja ziemia? Od dzisiaj. Zapytaj mojego wspólnika, pana Pajka. To złoża Kamstoka. Sprzedałeś temu złodziejowi działkę? Ale pokażę wam, jakim jestem człowiekiem. Każdy może wykupić udziały w złożach Kamstoka za $100. Gotówką. Dobrze, przyjacielu. To jest prawdziwe złoto. Później o tym pogadamy. Nie widzisz? To złoto. Naprawdę? Czyste złoto, a ty je oddajesz, głupku. Nie wiedziałem. Oddaję pieniądze. Dwa razy tyle. Chciałeś mieć wszystko dla siebie. My też chcemy być bogaci. Z drogi. Pokażę wam, gdzie jest najwięcej. Zaczekaj na wspólnika. Coś trzeba uratować. Nadaję temu miejscu nazwę Virginia. Źle to robicie. Zamknij się. Tu będzie kiedyś wspaniałe miasto. Miasto bogaczy. Wszyscy będą leżeć na pieniądzach. Nazwijmy je odpowiednio. Nie Virginia, tylko Virginia City. Patrzcie, kto przyjechał. Znaleźli złoto. Słyszałem. To oni tropili Kamstoka. Teraz już o nim nie myślą. Myślą tylko o złocie. No właśnie. Złoto tak działa na ludzi. Nie mam ochoty z nimi iść. Ani ja. Złoto odmienia ludzi. Widzieliście, jak przepadło marzenie Johna Suttera w Sacramento. Jedźmy. Oto historia Henry'ego Kamstoka. Wszystkich wystrychnął na dudka. Tak.
ale najbardziej siebie. Ta ziemia, którą kupił, gdzie teraz wydobywają srebro warte miliony dolarów, nie uwierzysz, stary Henry sprzedał ją za 11 tysięcy dolarów. Nie będę rozpaczał, że mam świstek papieru bez żadnej wartości. Bez wartości? Nie zupełnie. Zapłaciłeś 25 dolarów. Chłopcy, warto chyba tyle zapłacić za wspomnienie o drogim, zmarłym przyjacielu. Ten stary oszust pewnie dalej nabiera ludzi. Proszę, 25 dolarów z małym dodatkiem. Wielkie dzięki. Chodźmy, chłopcy. Trzymaj się. Do zobaczenia, stary. Opracowanie Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Tekst Agnieszka Sopkowska. Czytał Marek Ciunel.